Witam, zagrajmy dalej w Anvil of Dawn. Myślę, że sobie nagram jeszcze dzisiaj jeden filmik. Dobrze, tak jak mówiłem, mamy to wszystko tutaj poczyszczone. I teraz zajmiemy się przepychaniem. Mamy tutaj klocek, mamy. Tutaj mamy kulę. I tutaj mamy jeszcze jedną kulę. Czyli jedyne co nam brakuje to czegoś, żeby obciążyć tą płytę. Ale tak to dziwnie wygląda, jakbyśmy musieli obciążyć tylko jedną z tych płyt tak naprawdę. Dobra, popchnęliśmy kulę do samego końca i teraz, żeby tego nie zburać totalnie, to musimy ją popchnąć tutaj. To spowodowało otwarcie tych drzwi i od razu pójdziemy do nich, zobaczymy. Być może nie będzie konieczne przepychanie pozostałych kul. Tak jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. I oto i on, czarny korzeń, Black Gnarl, mroczny krasnolud, który wykona dla nas kufer, pod warunkiem, że mamy wszystkie składniki. Mam nadzieję, że mamy. 294. Cześć. Well, by the never-ending heat of day and night, welcome. Thank you. I am not often welcome, day or night. Your greeting would be all the better. Were you the Black Gnarl? Aye, it is said he is a friendly sort. Though few, even of his own race, have seen him for centuries. Jak na razie jesteś jedynym ze swojej rasy, którego spotkaliśmy. Masz za to stylowe spodnie. How is it that you stand before me? The heat of this place is too great for men. I carry one of the ancient sickles of protection. How resourceful you are! I thought them lost long ago. They come from the days when we made a pact with men to forge magical items for them. My compliments. The sigil works very well. Heed this, my friend. The sigil protects against natural heat. It is not a charm against spells or magical fires. Zdążyliśmy się o tym przekonać. Come. I am not one for games. I am the Black Gnarl. Then will you forge something? A pauper of sorts? The price is the good. The more difficult the task, the more good it must do in the world. Jakie to proste. I seek to steal the power of an evil warlord. To lock away his gift from the Dark God. Then destroy it somehow. Fair enough. A deal then. Tell me of the coffer. I tak na słowo nam uwierzył. No dobrze. I need a coffer strong enough to contain a pure and lethal evil. Then have you the materials? Such a project cannot be forged of ordinary matter. Everything you need is at hand. I have brought it all. Yes. Behold, my friend, and you shall see the Black Gnarl forge, the magic you need. Burn in the fire, turn in the flame, taming the metal to work in my ways. Down through the mountain, and down through the fight, forging the metal with power and might, bringing together the forces that be, changing the course of your destiny. All I see is the work to be done. Nothing else matters once I have begun. Singing my song as the battle is won. I have now crafted what can be undone. Nie pamiętałem tego. Zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc. Goodbye. A great day to have met you after so many ages. A man seeking the good at the risk of his own life. Poważnie, nie pamiętałem, że on tutaj zacznie śpiewać. Kufer! Waży 5 kg. Jest jeszcze jeden, jeszcze jedna sprawa. Mianowicie... Muszę się tego czaru pozbyć, który teraz mnie okleja.
Dlaczego? To się stanie jasne wkrótce. Tak się tylko zastanawiam, skoro koleś jest tu zabudowany, to... Jak on stamtąd wychodzi i co on je? Może kamieniami się żywi? Może nie potrzebuje pokarmów? Prawie. Dobrze. W każdym bądź razie, teraz powinniśmy wrócić... do mrocznej twierdzy marszałka. Ale tak jak mówiłem, najpierw muszę operować. Żeby ten czar zszedł. Koniecznie. Ale to chyba tam w mrocznej twierdzy jeszcze zdąży się naobrywać. Tak więc tutaj za bardzo się nie muszę o to martwić. Tak oto stałem się mistrzem w kolejnej typie broni, którego nigdy nie używam. Daleko skoczył. Nieważne. Wróciliśmy. I to jest to diabelstwo, do którego składniki szukaliśmy po wszystkich lokacjach w grze. Jest nowy wpis w dzienniku także. Nigdy nie wierzyłem, ani nie miałem na tyle wiary, aby myśleć, że chociaż jeden z nas dostanie się tak daleko. Jednak udało mi się i dziękuję za to bogom. Mój sukces spowodował, że urodził się we mnie nowy i przeraźliwy strach. Dostać się już tak daleko i teraz zawieść. Nie mogę o tym myśleć. Mam teraz kufer i muszę powrócić do twierdzy marszałka, aby ukraść jego moc. Mroczny popiół. Okej. Teraz tak, gdzie najlepiej będzie sobie krzywdę zrobić? Chyba tutaj, bo tutaj te trąby powietrzne latają. Tylko, że one będą latać powoli, a ja chciałbym sobie krzywdę zrobić szybko. To wpadnijmy do dziury. Bo tu są te kolce. O. Ja sobie zapiszę przed tym, żeby się nie okazało, że mnie ściągną one i zabiją. Dobrze. Tak miało być. Idealnie. Tutaj kula nie przyleci, mam gdzie? Nie. Obracaszka, no tak. Dobra. Tutaj mamy się dostać. Mamy do tego klucz nawet odpowiedni. Z tego miejsca, tutaj będzie jeszcze ołtarz, na którym się będę mógł wyleczyć. Dobrze, że mam dużo tych symboli. Złotych. No wiedziałem, że oberwę, ale nic się nie stało. Okej, tu jest ołtarz leczący. Gdzie ja to mam? W tym miejscu. No. No, już tylko jedno mi zostało. To jednak się przez to przeżarłem w końcu. I teraz, żeby się przedostać tutaj. No to prosto. Poczekamy. Dobrze. Otworzymy. Żabka! A właściwie pan Jaszczur. Porucznik Jaszczur. Teraz nawet jeżeli będzie mi brakowało jakiegoś klucza, w co jednak wątpię, to mam zawsze jeszcze tą trąbkę, którą mogę otworzyć dowolne drzwi. Zawsze. Która się raczej nie przyda. Yeah.
mogę sobie ten amulet przyzwyczaić. Tylko nie regeneration, a ten, agility. I wypić na przykład napój. O, jeszcze mam ten napój. Zapomniałem nic zupełnie. Ale to nic. Okej. No to jest dopiero sokoban. No trzeba tę kulę jakoś przepchnąć tutaj. Ale ja wiem jak. To z drogi usuniemy. Teraz ta kula się zatrzyma na tym klocku. Klocek przesuniemy w róg. Kulę tutaj. No bardzo proste. I tutaj. Nie wiem co to dało, ale kula jest postawiona na swoim miejscu. Kurde, może jednak uda mi się dzisiaj tę grę nagrać. Chciałbym. Co masz nagle w problemie z trafieniem? Zjadł. Podnerzy jest ten czar leczenia, jak jest wyszkolony. Naprawdę. Wtedy potrzebny jest jeszcze klucz. I tego klucza mogę nie znaleźć właśnie. Chociaż nigdy nie wiadomo. No, no to zrobimy tak. Ponieważ mam tą trąbkę, to ją użyjemy. Kochanie Solo, roztwórz się. Uważam, że ten jaszczur nie jest zbytnie przemyślanym potworem, bo jest dużo groźniejszy z daleka niż z bliska. Jakby cały czas te trąby powietrzne rzucał, no to może... by miał na jakieś szanse na tym etapie. No albo jakby nasza postać nie miała się posługiwać tym mieczem. Slashnik miał na zero. No to wtedy... wtedy byśmy mieli jakąś gorszą broń, która by nie zabijała tak skutecznie. A któż to? O, nasz kolega. To jest kasztelan chyba. Uwolnij. Let him go. Brave boy. Are you used to having such orders obeyed? Without question. Then we must break you of such rudeness. Run! The lady placed her faith in me and I failed! While we live, we have not failed. Wyzwania. Take care, warrior. I am not bound before you. You shall soon wish you were. By the love of ancients, run! The castellan is unbeatable! Save your strength. I shall soon have you free. To jest ten kasztelan. Gadają sobie, kurde, bez sensu. Take care. It is armor. You cannot. Silence! What this fool would tell you is this. The warlord himself crafted my armor. The dark flag empowered me. No magic, no weapon may find its mark upon my flesh. Zaraz się zdziwisz. No words make my armor. You are invisible. Enough! This one dies first, then you. No, wait! Butcher, if you want death, fight me!
I nie, ja chcę to wczytać, dlatego że po pierwsze zasłoniłem scenę śmierci kursorem, a po drugie tam była jeszcze jedna opcja. Dobra, tutaj sobie zapiszemy. Weźmy sword. Do you like it? Give it up. I promise a merciful death. Then you appreciate the craftsmanship. I cast that horrid blade into the quagmire. Then allow me to return it. Sheathed in your own blood. Jaka wymiana zdań. No i teraz musimy to wybrać. Take care. It is armor. You cannot. Silence! What this fool would tell you is a warlord himself, Crown Dark, slap no magic. Then if don't words. Enough! This one dies first, then you. No, wait! Butcher, if you want death, fight me! W momencie, kiedy gramy tym właśnie Azjatą, magiem, to wtedy w tym miejscu ginie zielony ufoluga. Nie wiem, co się dzieje w przypadku, gdy gramy jakąś inną postacią. Ale tak mi się wydaje, że właśnie tutaj albo ten może zginąć tylko. Oczywiście możemy się cofnąć, wyleczyć. Kasztan jest głupi, nawet nie wyjdzie w naszym kierunku. Ej, no wyjdzie. Ej, tak sobie. Tego się nie spodziewałeś, kretynie. Jeszcze można porozmawiać? Bez sensu. Czy tutaj znajdziemy? Mroczny popiół w końcu? Jest! The Dark Slag! Tylko jak to teraz włożyć? Szybko wrzucasz mroczny popiół do kufra. Ciekawe, co by się stało, gdybym tego nie zrobił. Może by mnie zabiło to po prostu. Cholera wie. Moglibyśmy spróbować się przekonać, ale właściwie to nie wiem, co trzeba zrobić. Dobra, spróbuję się przekonać. You have been poisoned. No tak. Dobra. Kufer przechowujący mroczny popiół. Wygląda to co najmniej dziwnie, ten przedmiot. Okej, okay, i w sumie moglibyśmy teraz upuścić w tą lokację, ale jeszcze chciałbym się przekonać, co jest na piętrze wyżej. Ciekawe w ogóle, dlaczego ta sala jest taka duża. Tutaj nic nie ma. Nawet mi się nie chce tego eksplorować, bo widać, że tutaj nic nie ma. To wygląda tak, jakby to miało być właśnie miejsce do walki z tym kasztelanem. Ale ten kasztelan umarł dosyć szybko. Taka super kłada. Czyli pewnie ten klucz do tych drzwi znajdziemy gdzieś u góry. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj iść w takim wypadku, no ale dobra. Żaden potwór nie zostanie pominięty, chociaż już innego pominąłem tam wcześniej, przed chwilą. Bardzo dobry przedmiot. Szkoda, że miałem go dużo wcześniej, na początku gry. A tak powinno być w zasadzie. Tuż po tym podziemnym mieście powinien ten przedmiot dostać. Albo nawet w trakcie. Bo przecież nikt nie zabrania wyjść z lokacji, przyjść do innej i później się wrócić. Mamy dużą dowolność i co do kolejności, w jakiej będziemy tę lokację przechodzić przecież.
Wiadomo, że na przykład, że do oka gliny to trzeba, potrzeba tych przymiotów, tych kluczy całych, pieczęci, ale z kolei na przykład podziemne miasto, bariera. To są takie miejsca, do których można się udać poza kolejnością, albo w dowolnej kolejności, raczej bym powiedział. No i jest jeszcze ta świątynia i jest miasto umarłych. Co prawda, żeby dojść do miasta umarłych, trzeba najpierw wejść do świątyni, ale nikt nie każe całej świątyni też przechodzić, żeby się tam dostać. Dużo rzeczy miał ten mag. Mój bohater jest przeciążony. Aha, bo się zmęczył. Bo tam była strefa, która powoduje zmęczenie. Odpocznij. Odpocznij w pracy. Dobra. Tutaj nastąpi przerwa. I jak wrócimy, to będziemy z powrotem stali w ognistej górze. Będziemy szli do przodu. Do następnego.